Witajcie w wielkanocnym odcinku programu Unia Kulinarna. Z Wami Greta i Łukasz. Symbol odrodzenia, zwycięstwa życia nad śmiercią, barwione na czerwono jajko w tradycji chrześcijańskiej jest nieodłącznie związane z Wielkanocą. Święconym jajkiem dzielimy się z bliskimi przy stole wielkanocnym. A jakie jajka wybrać na święconkę i dodać na stół świąteczny? Odpowiedź jest jedna, od kur z wolnego wybiegu. Tylko takie kury są szczęśliwe i znoszą smaczne jajka. Czy kury rzeczywiście mogą być szczęśliwe? Przekonamy się w gospodarstwie pana Paulusa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że kury z wolnego wybiegu są bardziej szczęśliwe i od tego też zależy smak jajek? Oj, nie znowu rozkonię. Czy inaczej smakują? Nie wiem, ale że mają więcej wartości odżywczych, nie mam wątpliwości. Dzięki temu, że kury chodzą sobie swobodnie i odżywiają się naturalnym pokarmem, znoszą bardziej jakościowo jaja niż te, które są karmione wyłącznie sztucznymi paszami. Człowiek, jeśli żyje w zamknięciu, wpada w depresję. Z kurami jest tak samo, lubią mieć dużo przestrzeni. Dobra, leć już sobie. Hoduje pan kury dosyć od niedawna. Dlaczego zdecydował się pan na prowadzenie takiego gospodarstwa? Nie jestem pionierem w tej dziedzinie. Za granicą hodowla kur na wolnym wybiegu jest bardzo popularna. Interesowałem się, na czym to polega, jak to się robi i postanowiłem też spróbować. Teraz, jak widzicie, kury są w kurniku, bo na zewnątrz jest im jeszcze za zimno. Ale kiedy nastanie prawdziwa wiosna, przeniosę je na łąkę. Mam 4 hektary. A ile możemy zjeść jajek bez wyrzutu sumienia? A to jest kwestia indywidualna. Kurze jaja zawierają tak zwany dobry cholesterol. Niektórzy dietetycy twierdzą, że tygodniowo możemy zjeść maksymalnie 3 jajka. Ja zjadam naprawdę dużo. Ostatnio robiłem badania krwi i okazało się, że mam świetne wyniki. Natomiast znajomy, który często kupuje u mnie jajka, usłyszał od lekarza, że ma zbyt wysoki poziom cholesterolu, bo je ich za dużo. Na Wielkanoc sprzedaż i spożycie jajek zwiększa się, a jak wybrać te najlepsze? Przede wszystkim warto sprawdzić, z jakiego są chowu. Chodzi też o to, żeby były świeże. Oczywiście w sklepie nie kupimy jajek, które były złożone 2-3 dni temu. Wynika to z łańcucha logistycznego. Termin ważności sklepowych wynosi bodajże 28 dni. Ja wysprzedaję wszystkie jajka w maksymalnie 3 dni. A najprostszy sposób na sprawdzenie świeżości jajka to zanurzenie go w szklance z wodą. Jeśli opada na dno, jest bardzo świeże, a jeśli unosi się, lepiej go nie jeść. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. Dziękujemy. Miło, że wpadliście. Życzę wam wesołych świąt wielkanocnych. Do Wielkanocy zostały 2 dni. Mamy jajka. Co z nich przygotujemy? Tradycyjne polskie danie wielkanocne. Żurek z jajkiem. Obiecuję, będzie palce lizać. Nie ma innej opcji. A na żurek zaprośmy księdza Eduardasa Kirstukasa. Porozmawiamy z nim o tym najstarszym i najważniejszym święcie chrześcijańskim. Szczęść Boże, księży. Mamy Triduum Paschalne. Zapewne ksiądz szykuje się do liturgii wielkanocnej. Szczęść Boże. Tak, moi kochani. Przeżyłem jeden z najpiękniejszych okresów liturgicznych. Może ksiądz znajdzie chwilkę i przyjdzie do nas na polski żurek? Z przyjemnością was odwiedzę. To wysyłamy adres i czekamy. Do zobaczenia. Żurek, czyli kwaśna zupa. Zakwaszana zupa mączna to specjalność regionalnej kuchni polskiej, ale i białoruskiej, czeskiej czy słowackiej. Nazwa jej pochodzi od niemieckiego słowa sour, czyli kwaśny, zakwaszany, ukiszony. I tak przyjęła się w Polsce około XV wieku, ale wtedy oznaczała nie tylko zupę, lecz wszystkie potrawy, które powstały na bazie zakwaszanej mąki. Początkowo żurek stanowił głównie podstawę wyżywienia ludzi na wsiach. Co ciekawe, pierwszy zachowany przepis na tak zwany biały barszcz bardzo się różnił od dzisiejszych. Była to potrawa zgotowanych w wodzie roślin, takich jak barszcz zwyczajny, komosa i lebioda. Według popularnej legendy, żurek powstał w wyniku zakładu skąpego korczmarza z tajemniczym nieznajomym. Gość miał oferować worek złota, jeśli zostanie mu podana potrawa, której nie będzie w stanie zjeść. Oberżysta wziął resztki zakwasu na chleb razowy, dorzucił nie do końca uwędzoną kielbasę, starą wędzonkę i lebiody oraz czosnku. Zakład przegrał, bo gość zjadł zupę z apetytem, a inni też zażądali podania tak pysznego dania. Teraz bez żurku nie ma polskiej kuchni. Podawana jest nie tylko na święta. Żurek nie gości zbyt często na wileńskich stolach. A może jednak warto dodać tę zupę do świątecznego menu?
Proponuję przygotować żurek od podstaw, czyli od zakwasu. A do przygotowania wielkanocnej zupy potrzebujemy jajek, ziemniaków, cebuli, marchewki, czosnku, wędzonego boczku, wędzonej kiełbasy, białej kiełbasy, chleba, mąki pełnoziarnistej, śmietany, przypraw na zakwas, soli, pieprzu i majeranku. Przygotowanie zupy rozpoczniemy od zrobienia bazy, czyli zakwasu. Będziemy potrzebowali słoiczka, mąki, trochę przypraw i wodę. Ludzie zazwyczaj boją się przygotowywać zakwas, ponieważ wygląda im, że jest to proces trudny, a jest to bardzo, bardzo prosty. Do słoiczka trzeba dodać 8 łyżek mąki. Najlepiej, aby była to mąka pełnoziarnista, pszenna, ale może też być mąka żytnia. Około 1 litra ciepłej wody i dobrze to wymieszać. Żeby żurek miał intensywny smak, dodajemy przyprawy aromatyczne. Kilka listków liściu laurowego, kilka ziarenek pieprzu czarnego oraz kilka ziarenek ziela angielskiego. Jeszcze warto dodać 2 ząbki czosnku. I tak przygotowaną mieszankę trzeba przykryć gazą i najlepiej zafiksować to jeszcze dodatkowo gumką. Musimy teraz żurek odstawić na 2-3 dni w cieple miejsce i po tym czasie będzie bardzo intensywny w smaku, lekko kwaśny oraz miał przyjemny aromat fermentacyjny. My taki zakwas przygotowaliśmy zawczasu. Jeszcze zakwas odstawimy na stronę, a teraz zabierzemy się za przygotowanie rzeczy nie mniej ważnych. Musimy do garnka wlać około 3 litrów zimnej wody. Żurek to zupa, która nie potrzebuje przygotowania bulionu, dlatego zrobimy bulion tu na miejscu. Dodajemy teraz 200 g wędzonego boczku oraz 100 g wędzonej kiełbasy. Woda ma być zimna. Wędliny gotujemy na najmniejszym ogniu przez około 20-30 minut, aż woda nabierze intensywnie wędzonego smaku. A my w międzyczasie pokroimy wszystkie warzywa. Ja pokroję 2 cebulie w drobną kostkę. A ja marchewkę pokroję w ćwiartki. Pokrojone warzywa trzeba lekko zeszklić. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju. Pół kilograma ziemniaków kroimy w grubą kostkę. Zasmażka jest zeszklona. Dodamy ją do zupy trochę później. Teraz możemy ją odstawić na bok. Greta, czy u Ciebie w domu przygotowuje się żurek? Żurku u nas nie ma. My mamy rulady mięsne, biały ser, chrzan powinien być, bułka drożdżowa, no i wiadomo jajka. A jak u Ciebie wyglądają święta? Jajka obowiązkowo, bułka, czyli babka drożdżowa obowiązkowo. Żurek czasami, przyznam, że 2 lata temu robiliśmy żurek, dużo mięs. No i wszystko bardzo smaczne w dużych ilościach, jak się należy. W tym momencie do gotującego się bulionu z wędlin dodajemy białą kiełbasę. Biała kiełbasa to kiełbasa wieprzowa o dużej zawartości tłuszczu, która wcześniej była obrobiona termicznie parą. U nas na Litwie taka kiełbasa jest trudno dostępna, dlatego możemy użyć po prostu zwyczajną wieprzową kiełbasę. Kiełbaski wrzucamy do gotującego się bulionu. Pamiętajmy, że bulion gotujemy na małym ogniu, bo wtedy jest klarowny. Ilość kiełbasek zależy od własnego gustu. Ja proponuję dodawać 1 kiełbaskę na 1 osobę. I niech się tak pogotują przez około 10-15 minut. Bulion jest prawie gotowy, w tym momencie można do niego dodać zasmażkę. Po dodaniu zasmażki odliczamy jeszcze 10 minut i wtedy dodamy już ziemniaki. Teraz dzieci czekają na zajączka wielkanocnego, a ty, Łukaszu, masz lub miałeś jakieś zabawy wielkanocne w swoim domu? Miałem i to bardzo fajne. Po pierwsze, zawsze czekaliśmy na śmigusa dyngusa. Ponadto, to zawsze była zabawa, która panuje nawet dotychczas. To było bicie jaj, czyli można powiedzieć, kogo jajko jest wielkanocnym najmocniejsze. Czyli a u ciebie? Mamy te kaczanie jajek, takie mamy. Taki przyrząd, tak zwany katun, na którym po prostu te jajka no, kaczamy, tak? Przez całą ulicą. Często wygrywasz? Nie, wygrywa zawsze mama. A u nas zawsze tata. Minęło około 30-40 minut od momentu, aż się żurek gotuje. W tym momencie musimy dostać z niego wszystkie kiełbasy i kiełbasy wędzone. Biała kiełbasa będzie dodatkiem do żurku, a wędzony boczek i kiełbasę możemy dodać do innych dań. I w tym momencie następuje ta ważna chwila dodania zakwasu. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że do zakwasu można też dodać kilka kromek chleba. Spowodują to, że zakwas nie będzie unosił się bardzo intensywnymi aromatami oraz szybciej się ukisi. I tutaj mamy około 3 litrów zupy i dodajemy 1 litr zakwasu razem ze wszystkimi przyprawami. Thank you.
Żurek tradycyjnie podaje się z jajkami ugotowanymi na twardo, a ja mam bardzo fajny trik, jak ugotować je idealnie. Wkładamy je do ciepłej wody, czekamy, aż woda zacznie wrzeć i od tego momentu zmniejszamy ogień i odliczamy 8 minut. A teraz kiełbasę pokroimy w plasterki. Następuje bardzo ważny etap, dodanie przypraw. Musimy dodać sól, pieprz oraz dużą ilość majeranku suszonego. Majeranku dodajemy około 2 łyżeczek. Woda z jajkami już prawie wrze i w tym momencie musimy dodać sól. A do żurku możemy wrzucić kiełbasę. Już pod koniec gotowania do żurku dorzucamy 2 łyżki śmietany. Nada fajnego koloru oraz trochę podkreśli smak, ale nie jest to składnik obowiązkowy. A czy żurek goście na stole wielkanocnym u księdza Eduarda Sekirstukasa? Przekonamy się za chwilę. Ksiądz Eduarda Sekirstukas, doktor nauk teologicznych, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Maryi Królowej Pokoju w Nowej Wilejce, dziekan dekanatu w Nowej Wilejce. Święcenia kaplańskie otrzymał 24 maja 1997 roku. Od 2000 do 2008 pełnił funkcję dyrektora Polskiego Centrum Katechetycznego w Wilnie. W latach 2000-2016 wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologii w Warszawie. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże. Czym dla chrześcijan jest Wielkanoc? O, bardzo dobre pytanie. Najważniejsze święto. Święto wielkanocne przeżywamy jako święto naszej wiary. Przecież już święty Jan Apostoł mówi, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara. Więc to jest fundament, na który budujemy własną wiarę i własne życie chrześcijańskie. Jak przygotować się do świąt Wielkanocy? Od strony duchowej przede wszystkim musimy przejść przez pustynię. Przejście przez pustynię zajmuje 40 dni, więc poprzez wstrzemięźliwość, poprzez post, poprzez modlitwę, poprzez dawanie jałmużny, a ja bym jeszcze powiedział poprzez wyciszenie i szukanie własnego kontaktu z Bogiem. No właśnie Wielkanoc wiąże się z 40-dniowym postem, ale chyba nie polega na tym, że nie jemy mięsa, rezygnujemy z rozrywek. Gdy mówimy o Wielkim Poście, to musimy sobie uświadomić, że prawdopodobnie w naszej mentalności jest zakorzenione przepisowe zachowanie pewnych tradycyjnych przepisów postnych. I wtedy mówimy o niespożywaniu posiłku mięsnych w piątki, o ścisłym poście Wielką Środę i Wielki Piątek. Wtedy mówimy o nieurządzaniu hucznych zabaw. Okres Wielkiego Postu to jest przede wszystkim okres wejścia w siebie. To, co bardzo często dla człowieka współczesnego jest niemożliwe, bo żyjemy w bardzo szybkim tempie. Bo przecież gdybyśmy popatrzyli, nasze życie jest cały czas tak napędzone, że my nie mamy chwili na zastanowienie się nad sobą, a z drugiej strony my boimy się ciszy. Dlatego ja jako ksiądz zawsze zapraszam na wyjście na pustynię tylko po to, żeby zostać sam na sam. Bo pustynia jest miejscem odludnym, pustynia jest miejscem całkowicie wyciszonym. I wtedy człowiek może wejrzeć w swoją głąb, w swoje serce, w swoją duszę i zastanowić się nad pytaniami, które warto sobie zadawać. Co ja tutaj robię? Czym ja żyję? Jakie są moje wartości? Jakie moje są relacje z Bogiem? Jakie moje relacje z bliskimi? Tych pytań może być bardzo wiele. W nasze czasy Wielkanoc zdobywa bardzo wielkie znaczenie komercyjne. No, podobnie jak i ze świętami Bożego Narodzenia. A co ksiądz myśli o tych wszystkich zajączkach, o tych takich kurczuczkach kolorowych? Niestety skomercyzowaliśmy już wszystkie święta katolickie. Komercyzujemy święta pogańskie. Robimy pieniądze na wszystkim, co się da i tylko dlatego, że myślę, że dzisiaj wielu ludzi już nawet do końca nie uświadamia sobie, czym jest Pascha. Stąd kurczaki, stąd zajączka, stąd pewnie też różne inne smakołyki, które przyciągają oko swoim błyskiem i które też próbują nam przyćmić to, co jest istotą. Proszę zauważyć, przecież ostatnio młodzież, która uważa się za młodzież europejską, proponowała w ogóle nie składać życzeń związanych z religijnością czy świętami religijnymi, ale na przykład Boże Narodzenie to święto zimy,
to pewnie Wielkanoc będzie nazwane świętem wiosny. Więc musimy wrócić do korzeni, do podstawy. I ja wam powiem tak w tajemnicy, że mi się niesamowicie w tym planie podoba Izrael. I ich tradycyjność i wiara. Tam najmniejsze dziecko zna prawdziwe znaczenie święta i zachowuje go w istocie. A jak wyglądają święta księży? Czy jecie jakieś wspólne śniadanie? Chciałbym powiedzieć, że tak, siadamy do stołu, modlimy się, obcujemy. Niestety, święta na plebanii to najczęściej święta w biegu, ponieważ to są dni, kiedy księża służą, służą intensywnie. I stąd też, jeżeli mamy możliwość, to siadamy chociaż na 15 minut, aby podzielić się święconym jajkiem. Natomiast też różnie może być, ponieważ jest wiele parafii, gdzie ksiądz pracuje sam. I te święta wtedy są z ludźmi, przede wszystkim w kościele, msza święta, a później pewnie, jeżeli żyją rodzice, to wielu księży odwiedza rodziców, czy jest zaproszonych do parafian, aby spędzić wspólny czas. Czy ksiądz lubi gotować? Tak, tak, tak. Ja lubię gotować, lubię eksperymentować, ale na to, żeby gotować, trzeba mieć czas. Więc ja ciągle mówię, kiedy już pójdę na emeryturę, to zajmę się kuchnią. Mam kilka specjalów, które gotuję. Zawsze jak nie ma gospodyni w tym dniu, to gotuję sobie obiad sam. Najczęściej to są potrawy szybko przygotowujące, ponieważ czas jest ograniczony i możliwości też. Natomiast uwielbiam robić marchwiowy tort. I raz do roku staram się go zrobić. A na Wielkanoc? Czy przygotowuję ksiądz jakieś potrawy właśnie na Wielkanoc albo przed Wielkanocą? Wstyd mi się przyznać, wszystko oddaję w ręce gospodyni. Niestety, ponieważ okres Triduum Paschalnego jest bardzo natężony. Mamy Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, cały dzień święconka, później liturgia paschalna, Wielkanoc. I tak naprawdę mało czasu mam dla siebie w tych dniach. Gdy byłem w mniejszych parafiach, a to była tylko jedna w moim życiu, to Mickuny, to wtedy tak, owszem, malowałem jajka i zapiekałem boczek. Bo po posturze widać, że ja lubię boczek. No, boczku dzisiaj nie ma, ale tradycyjny polski żurek właśnie przed księdzem. Więc zapraszamy na degustację. Ale gotowany też na boczku. Na boczku. Tak, nawędzony. Nawędzony. Świetnie. Żurek jest tradycyjnym polskim daniem. Smacznego. Smacznego. Smacznego, dziękuję. Dobry, dobry i łagodny. No nie jest taki intensywny. Nie jest taki intensywny, także powinien smakować wszystkim. Już wiecie, jak ugotować jajko na twardo, ale oto porada, jak ugotować je na pół twardo i na miękko. Jajka wkładamy do ciepłej wody z dodatkiem soli. Sól powoduje, że w razie pęknięcia białko nie rozpłynie się. Jeżeli chcemy mieć jajko na pół twardo, gotujemy je 6 minut od zagotowania wody. Na miękko 4,5 minuty. Po ugotowaniu studzimy w zimnej wodzie. Naszym gościem był ksiądz Eduardas Kirstukas. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Kochani moje, z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych chcę życzyć wam radości serca. Chcę życzyć wam pokoju wewnętrznego i aby Chrystus Zmartwychwstały, który zwyciężył śmierć, zwyciężył was, wasz lęk, waszą bojeźń i odnowił was.